Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego są w Suwałkach dostępne od 2010 roku. Wirus ten jest szczególnie groźny, bowiem zakażenie nim może doprowadzić do nowotworu szyjki macicy. Od lat suwalski samorząd w trosce o zdrowie mieszkanek Suwałk funduje szczepienia dla nastoletnich dziewcząt. W 2019 roku, mimo zabezpieczenia środków na zakup szczepionki i jej podanie, do szczepień nie doszło. Przyczyny były dwie. Do konkursu ogłoszonego przez prezydenta miasta nie zgłosił się ani jeden podmiot oferujący przeprowadzenie szczepień. Drugi powód to brak dostępności preparatu. Firma zajmująca się dystrybucją szczepionki przesłała do suwalskiego ratusza pismo, w którym wyjaśniła, że nie ma możliwości zagwarantowania dostawy szczepionek z uwagi na ich duży niedobór. Okazało się bowiem, że na całym świecie nastąpił ogromny wzrost zainteresowania preparatem. Masowo powstają narodowe programy szczepień przeciwko temu wirusowi. To dlatego nadal nie jest wiadomym, czy w bieżącym roku szczepionkę uda się w Suwałkach zakupić. Mimo to prezydent przedłożył Radzie projekt uchwały, która zabezpiecza środki finansowe na przeprowadzenie profilaktyki. Jeśli szczepionkę uda się kupić, akcją według założeń uchwały objęte zostaną dziewczęta urodzone w latach 2006 i 7. Ze szczepienia fundowanego przez miasto warto skorzystać, bowiem rak szyjki macicy nadal stanowi czwartą w kolejności przyczynę zgonów kobiet spowodowanych chorobami nowotworowymi.